Radomir Witt, witam serdecznie, a ze mną minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, minister Tomasz Siemoniak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy ma pan pretensje do prokuratury? Jak kończy się, przynajmniej na tym etapie, jeżeli chodzi o decyzję sądu i posła Romanowskiego, historia z jego podwójnym immunitetem wynikającym z przynależności do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy? Prokuratura wykonała ogromną pracę. 12 osób ma zarzuty, 3 osoby są w areszcie. Afera Funduszu Sprawiedliwości w moim przekonaniu to jest jedna z największych afer po 90 roku, bo ludzie pracujący w Ministerstwie Sprawiedliwości podejrzewani są o dopuszczenie się wielkich nieuczciwości. Więc tak na to trzeba patrzeć. I to, że sąd nie przychylił się wczoraj w nocy do wniosku prokuratury o areszt jednego z osób, które są podejrzewane o ten proceder, nie może przesłaniać tej wielkiej pracy. Kilkuset tomów akt, dowodów, naprawdę twardych dowodów. Więc ja po prostu patrzę na to w taki sposób. Cieszmy się, że żyjemy w praworządnym państwie, gdzie sąd jest niezawisły i może jednych zaskoczyć, drugich ucieszyć, natomiast jest w jakiś sposób tutaj nieprzewidywalny. Zwrócił uwagę prokuraturze, słuchajcie, pamiętajcie, że jeszcze być może powinniście pamiętać o tym, że jest immunitet w Radzie Europy. Ja się dziwię takiemu triumfalnemu tonowi polityków PiS-u. No, jest człowiek, który ma 11 zarzutów, w tym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Człowiek, który już po wyborach prowadził taki rodzaj działalności służącej zatarciu śladów. Tak, to wszystko przecież prokuratura wie, więc prokuratura wystąpi do, zapewne będzie się odwoływała, zapewne będzie występowała do Rady Europy. Tutaj nierychliwie, ale sprawiedliwość dosięgnie wszystkich nieuczciwych, więc patrzę na to absolutnie spokojnie. No dobrze, ale pytanie, czy prokuratura nie powinna też wiedzieć o tym podwójnym immunitecie? Ja pytam pana szczególnie o to, dlatego że to również polskie służby współpracowały z prokuraturą przy okazji sprawy Funduszu Sprawiedliwości, badały materiał dowodowy, gromadziły materiał dowodowy, ABW uczestniczyło przecież w zatrzymaniu pana posła Romanowskiego i teraz się okazuje, że przez tę jedną rzecz, czysto techniczną, formalną, no bo to jednak immunitet, sąd nie oceniał zawartości materiału dowodowego, tylko patrzył na sprawę przez pryzmat tego immunitetu, nagle sprawa wygląda tak, a nie inaczej. No ale wszyscy, także funkcjonariusze ABW, którzy działają w tej sprawie na zlecenie prokuratury, no wszyscy jesteśmy profesjonalistami. Zrobili wszystko najlepiej, jak mogli. Tutaj ta praca ABW, począwszy od końca marca i tych zatrzymań, przeszukań, to jednak była bardzo duża, największa operacja chyba ABW w tym roku. Ponad 100 funkcjonariuszy było w to zaangażowanych. Żadnego przecieku i żadnych tak naprawdę skarg na działanie mimo jakichś dużych emocji, które się wtedy pojawiły dopiero po kilku miesiącach. Sprawa absurdalna rzekomych tortur księdza. Więc przecież nic z tej pracy, co została wykonana przez ABW i prokuraturę, nie ginie. Sąd, no ale teraz tę pracę przysłania kwestia związana z immunitetem. Oczywiście, ktoś powinien odpowiedzieć w prokuraturze. Oczywiście, to są decyzje prokuratora, bo znaczy ja nie będę tutaj pokazywał nikogo palcem. Uważam, że powinny być z tego wyciągnięte jakieś wnioski. Wiem, że przecież już w poniedziałek w sferze publicznej były informacje, że prokuratura ma ekspertyzy, że ten immunitet Rady Europy jest związany z tym immunitetem zniesionym w Polsce i on nie powinien obowiązywać. Widać, ktoś wydał opinię, której nie podzielono w Radzie Europy, ale nie może to przesłonić całości tej sprawy i dziś są jakby bardzo duże emocje, natomiast szanujmy to, że sąd jest niezawisły, że sądy takich spraw jest więcej, gdzie opinia publiczna domaga się jakiegoś działania. Sąd potrafi się temu przeciwstawić. Tak i w tej sprawie sąd uznał, nie oceniamy tutaj tych dowodów, nie oceniamy, czy powinien być ten pan aresztowany, czy nie, tylko mówimy, powinna być kwestia immunitetu w Radzie Europy załatwiona. I ja sądzę, że prokuratura wyciągnie z tego wnioski, wystąpi do Rady Europy. Spodziewam się, że Rada Europy wobec tych dowodów, ten wniosek był w Sejmie, jest strasznie mocny. Znaczy tutaj tego nikt i nic nie przesłoni. I wtedy Rada Europy się przychyli, więc to jest tylko kwestia czasu, pewnych działań procesowych. Jak ja słyszę o takie zarzuty, że to jest Białoruś i tak dalej, na Białorusi sądy nie zwalniają osób, które mają być aresztowane. Tak? Mamy praworządne państwo, gdzie prokuratura działa bez nacisku politycznego. Przecież nikt nie mówił do prokuratury,
Widzicie, rozumiecie, aresztujcie, zatrzymajcie i tak dalej. Prokuratura działa po swojemu. Kiedyś premier Donald Tusk mówił o tym, że jesteśmy czasem trochę zniecierpliwieni, ale prokuratura jest wolna od nacisku politycznego. I tak samo sąd. Co mówili politycy PiS-u w piątek w Sejmie? Że to będzie sędzia z Justicji, że wszystko jest ustawione. No już dzisiaj nie jest sędzia z Justicji, tylko jest sąd, który podjął decyzję. Nagle politycy Prawa i Sprawiedliwości odkryli niezależność wymiaru sprawiedliwości. Mówił pan redaktor o tym przed audycją na antenie. Nagle podobają się wszystkie europejskie trybunały, orzeczenia, konwencje. Politycy PiS-u, którzy je lekceważyli przez lata, którzy uważali, że co w Polsce postanowione, to nikomu nic do tego. To teraz nagle są entuzjastami europejskiego. Panie ministrze, nie budzi wątpliwości, że trzeba respektować orzeczenia sądu i na tym polega niezależność wymiaru sprawiedliwości, ale na etapie przygotowywania materiału i wniosków ktoś chyba jednak w prokuraturze powinien zauważyć to, że to nie tylko krajowy immunitet wynikający z mandatu do Sejmu, ale również kwestia zgromadzenia parlamentarnego. I przecież to jest taka sytuacja, którą można było przewidzieć. Spodziewam się, że prokuratura to wyjaśni. No przecież mamy dopiero bardzo wczesną godzinę. Mimo że sąd pracował w nocy, to na pewno prokuratura się do tych sytuacji odniesie. Natomiast, jak mówię, sam widziałem ekspertyzy, które powstały na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, więc pomyślano o tym w prokuraturze, ale widać, mylono się co do tego, jaka będzie ostatecznie decyzja sądu. Ja widzę w tym, mimo że to może być gorzkie dla wielu, widzę w tym wartość taką, że po prostu sąd bierze i ocenia. Każdy z nas, każdy z obywateli powinien być zainteresowany niezawisłym sądem. Nie ustawionym jakimś tutaj łańcuchem technologicznym, tylko sądem, który rzetelnie sprawę ocenił. I w tym wypadku rzetelnie sprawę ocenił. I jak mówię, te emocje opadną, bo to już są jakieś takie ostateczne, jak to w naszej debacie publicznej, ostateczne opinie formułowane, że to koniec rozliczeń. No jaki koniec rozliczeń? Jest ogromny materiał i prędzej czy później winni będą osądzeni, staną przed sądem i sąd to wtedy oceni.